Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Dzisiaj mały trening świąteczny, który wykonałem będąc całkowicie głodnym. Od rana właściwie zjadłem tylko i wyłącznie dwie kanapki. Jest to trening prawie że właściwie całego ciała. Z racji tego, że święta raczej nie za bardzo komukolwiek chce się ćwiczyć, chciałem w jak najkrótszym czasie wykonać jak najwięcej ćwiczeń. Trening rozpocząłem od prostego rozciągania się. Na początek rozciąganie mięśni czworogłowych ud. Jak widać, robiłem to w sposób bardzo prosty. Po prostu starałem się przyciągnąć stopę jak najbliżej pośladków. Następnie zająłem się rozciąganiem łydek, a na końcu rozciąganiem mięśni dwugłowych ud. Sesję treningową rozpoczynam od przysiadów ze sztangielką. Mówię sztangielką, gdyż jest to bardzo lekka sztanga. A następnie przechodzę do podnoszenia sztangi nad głowę, ćwicząc mięśnie barków. Wykonuję trzy serie tego ćwiczenia. A dla tych, którzy często zapominają o ćwiczeniu nóg, przypominam, że ćwicząc największe partie mięśni w naszym organizmie, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, wytwarzamy największą ilość testosteronu w organizmie. Następnym ćwiczeniem, które wykonałem w tym dniu, były wykroki z hantlami w super serii z podciąganiem się na drążku tudzież z belką pod dachem. Bardzo ciekawi mnie fakt, że za każdym razem, kiedy wykonuję wykroki, bardziej czuję je w pośladkach, aniżeli w udach. Ma to na pewno związek z kątem, pod jakim zaczynam wstawać z ziemi. No ale niestety doznałem wielu urazów moich stawów, tym bardziej urodziłem się z deformacją mięśnia udowego w prawej nodze i niestety muszę stawiać nogi tak, jak stawiam. Ćwiczenia tego wykonuję 3 serie, dokładnie tak samo jak poprzedniego. Jest godzina 14. Dzisiaj prawie nic nie jadłem i nie mam pojęcia, jak kiedyś stosowałem intermittent fasting i dałem radę ćwiczyć. Nie mam pojęcia jak. Teraz naprawdę ciężko jest mi przetrwać przez sesję treningową, bo właściwie tylko dwóch kanapek od rana. Ale nic, dajemy dalej. Na koniec tego treningu zostawiłem sobie wyciskanie hantli leżąc na klatkę piersiową w super serii z przyciąganiem hantli do tułowia w opadzie. Czyli trenujemy tutaj klatę, triceps oraz mięśnie pleców. To by było wszystko, jeśli chodzi o mój dzisiejszy trening. Potreningowo zjadłem 3 banany oraz nektarynkę, a następnie bajgla z wegańskim oczywiście serem. Potem było już tylko czekanie na Wigilię. To, co zjadłem w Wigilię, przedstawię w moim kolejnym filmie. Były to właściwie potrawy w miarę tradycyjne. Był barszcz z tuszkami, były krokiety, były pierogi. Ale to wszystko zobaczycie w moim kolejnym filmie. Jeżeli podobało Wam się to, co obejrzeliście, zapraszam do dawania łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.